Siemaneczko, witajcie na moim kanale, jestem Justek. To jest ekipa Piasta Błażki. Młodzi, utalentowani, gamerzy, bo piłkarze to nie wiem. W dzisiejszym odcinku robimy wyzwania, a jeśli ktoś wykona to wyzwanie, to wygrywa hajs. Każde wyzwanie ma jakąś inną stawkę i różne warianty wykonania tego. Zaraz, jak wylosuje pierwsza osoba, z was to się przekonacie, o co chodzi. Subskrybujcie kanał oczywiście, żeby nie przegapiać takich odcinków, bo dzisiaj robimy, jak ktoś nie wykona, to nie ma żadnej kary. Następnym razem myślę, że zrobimy, że będą większe kwoty, ale jak ktoś nie wykona, to będzie kara jakoś, nie? Bez przedłużania, łapka w górę zostawiona. Kto pierwszy losuje? Kto na kozaka? Ja mogę. Dobra, no to zagrajcie kamień papier. 4, 3, 4. Wybieraj. Wyścig z piłką. Zachowaj to, bo będziesz się ścigał z osobą, która wyrosuje to samo. Bardzo fajnie. No to od razu przechodzimy do drugiego losu, bo są takie zadania, że po prostu muszą być dwie osoby. Sam na sam. Ja. To też jest zadanie takie, które musi wylosować. Co to jest? Jeśli druga osoba wylosuje to, co ty, ścigacie się, ja wam zrobię tor. No i wygrana osoba wygrywa, ile tam jest? 20 zł. 20 zł. Nadia wylosowała sam na sam. Jeśli założy o sobie siatę, wygrywa 3 dyszki. Jeśli wygra na punkty, na bramki, to dyszki. Dobra, lecimy dalej, bo tutaj nic się jeszcze nie dzieje. Dawaj, Tomek. Rzut do kosza za 3 punkty. Który wariant wybierasz? Masz jedną próbę czy dwie? Dwie weź. Masz dwie próby, jak trafisz, to wygrywasz 10 zł. Nie. Aj, tylko blisko był, chłopak. Ale to jest odległość, na ten ich wzrost to jest odległość spora. Pierwsze zadanie w tym odcinku nie wykonane. Lecimy dalej. Karny justkowi. Masz jedną próbę, jak trafisz, to 3 dyszki wygrywasz. Ja! On ma pewną wygraną! Strzelam w lewy dolny. Stary, to byłam! Proste 3 dyszki! Jak ja z nim w karnych wygrałem? Ej, ten odcinek jest zarobisty, ja w tym odcinku chyba zero hajsu wydam. A założysz się? Założę się. Teraz prezes wysłuje swoje drugie wyzwanie. Będzie brzmiało żonglerka piłką. Masz dwa warianty. 20 sekund, 3 dyszki, a 10 sekund wygrywasz dyszkę. 10 sekund. 10 sekund, okej. Okay. Powiedz piłę. 3, 4, start. Naprawdę można powiedzieć, że byłeś blisko, ale brakło 4 sekundy. Już tego szuka było 10, bo trzymam w głowie. Dobra. Zobaczcie tutaj. No, no. Włączył za późno. Ja się założę, on włączył za późno. Ty wiesz, co ty nie włączyłeś? Mózgu nie włączyłeś. A ty zapomniałeś włączyć prania z lodówki. Ile jest karteczek? No już mało. Są ostatnie. Kręta z różnego. 3 próby. 3 próby masz za dychę. Jedną próbę za 30 zł. Masz 3 próby, jak trafisz. To mam nadzieję, że w końcu wygrasz jakieś pieniądze, bo jeszcze nikt nie wygrał w ogóle za trudne te zadania. Dobra, dawaj, Nadia. Nie ma. Aj, ale prezes, nie przeszkadzaj. Druga próba, Nadia. Dawaj. Ja! Coraz bliżej, ale teraz może wejść. Trzecia próba i może to zrobić. Może wygrać dyszkę. Albo i nie wygra. Dawaj, Nadia, dawaj. Moje brawo, gratulacje. Pierwsza gra w dzisiejszym odcinku. Jest gwiazda. Nawet nie noszę portfela, bo nikt nie wygrywa. Dyszka dla Nadii. Kto teraz losuje? No. Jania! Co masz? Wyścig z piłką. Wyścig z piłką. A kto ma wyścig? Prezes? Pora zrobić tor przeszkód, nie? Ja się nie ruszam, a ty mi dasz piątkę. Pamiętaj, ja się nie ruszam, ty mi dasz 500. Dobra? Tomek, nie idź na to, wiesz. Ty dostaniesz piątkę, ja nawet nie pójdę, okej? Okay? Idź na to. Kupię. Ty pójdziesz delikatnie, ja wygram piątkę, ty wygrasz 15 i się nawet nie będziesz męczył. Kupię. Co ty na to? Dobra? Idź na to. Idź na to. No idź na to. No dawaj. Nie męcz. Tak to się nawet nie będzie męczył, ja sobie tylko stanę. Tomek, dawaj, idziesz na to. Idziesz na to? No dawaj, chodź. Zgadzaj się, Tomek. Tomek, nie zgadzaj się. A wiesz, on może przegrać. Dawaj, Tomek, dawasz? Co? Idziesz na to? Idź na to. Kupię. Co ty na to? Dobra, Tomek, co ty na to? Jezus, prezes. Dobra, no idziesz na to? Ty zarobisz łatwe, idź na to. Ja się nie ruszę. Tak? Chłopie, wygra sobie hajs. Ja nic do tego nie będę miał, wygram sobie piątkę i tyle. Co ty na to? Będę z nim się targował. Tor przeszkód wygląda następująco. Każdy startuje tutaj, robimy slalom dookoła. No. Musimy strzelić w bramkę, jak ktoś nie trafi, to musi wrócić do czerwonego pachołka. Przecież to jest proste. I trafi? Zobaczymy, jak nie trafisz. Jak traficie, no, to bierzecie tam tą piłkę i kto pierwszy uderzy w to, wygrywa. Piłką. Okay, możecie strzelać piłką stamtąd, możecie podejść bliżej. Kto ukończy tor przeszkód, trafi tam tą bramkę i tutaj strzeli, to wygrywa pierwszy. To idziesz czy nie? Ostatnia szansa. Tutaj jeszcze układziki są, nie? Prezes chce się ugadać z Tomkiem, że prezes nie będzie nic zrobił i Tomek ma mu 5 zł odpalić. Tomek, nie idź na to, nie idź na to. Tomek, idź. Nie idź na to. Idziesz? To zobaczymy. A jeszcze to wygram. Miałeś szansę zrobić deal życia. Mogę odpalić czwórkę. Czwórkę mogę odpalić. Mogę odpalić czwórkę. Weźmiemy 16. Opłaca ci się? Opłaca. Dawaj, a jednak przewaga tutaj Tomka, ale może być nieco... Jest! O, prezes! No i prezes, no niestety... Ej, ale pamiętacie, jak tłumaczyłem zasady? I mówiłem, że trzeba trafić w bramkę, prezes mówił... Przecież to jest proste.
Kolejna wygrana w tym odcinku, Tomek, Wiedyszki idą do ciebie. Gratulacje. Ostatnie wyzwanie, ale jeszcze będą bonusowe. Ostatnie wyzwanie jest sam na sam. Antek kontra Nadia. Kto założy siatę, wygrywa 3 dyszki, a kto wygra... Nadia, prezes, ale... Prezes, zamknij. Mówię. Cicho sieć. Kto założy siatę, wygrywa 3 dyszki, kto wygra na punkt do 3 bramek, wygrywa dyszkę, tak? To się może źle skończyć. To się może bardzo źle skończyć. Oby ktoś wygrał na bramę. Nie ma. Kura na koncie Antoneiro. Nieznany sztuki gry. Ajajaj. No jest bramka. Teraz komu kibicujesz? Antkowi, bo ona mnie, bo... Wkurza cię Nadia. Tak. Ty Tomek? Za kim jesteś? Nadia. Nadia, dawaj na siatę Nadia. Stajesz serio? Stop. No. Stajesz? A przecież, no prezes, zaj, to jak ty to trzymasz tą bramkę? Nie, Antek? Oj. No i 2-0. Antka dzieli jeszcze jedna bramka od wygranej. Dobrze, Nadia! Jak to, co robił Popek, ona zawsze się na tobie spadała. Popek? Tak. Ona z Popkiem gra w pan? Tak. Nie tym Popkiem, z Oliwierem. No. Dziura, Nadia, przegrywasz 2-0. Musisz dziurę. Dobra, dawaj. Nie ma. Ja, dobrze, Nadia, próbuj siatę. To jest mój błąd, bo ustaliliśmy, że nie można strzelać z autu ani bramek, ani niczego, więc niestety ta siata się nie liczy, Antek, przepraszam. Powtarzamy, tą akcję nie było niestety, ale nice try. Aj, jak chciał powtórzyć, nie? Oj. Ja, no Nadia, pusta bramka, co ty robisz? Oj, 2-2, widzisz prezes? Gdzie ty stoisz? Prezes, ej, 2-2 jest i co, comeback? Kto strzeli bramkę albo siatę, no to wygrywa, nie? Prezes, wypadł z boiska. Ej, prezes! No co ty robisz? Co ty robisz? Strzeliłaby bramkę! No wiem! Nadia wygrała! Prezes, ty jesteś naprawdę oszust! Piszcie w komentarzach, prezes oszust, bo on tak oszukuje, niech sobie, jak się nie lubi Nadii, się pokłócili, się uwziął na nią, nie? Antek 2-0 wygrywał, ej! Szkoda Nadii, Antek niestety prowadził 2-0, prezes już był pewny, że tutaj wygra. Kto nie wygrywa 3-0, ten przegrywa 3-2, tak? Dobra, i mam jeszcze na koniec, bo to były wszystkie wyzwania. Są dwa bonusy teraz. BGC? Tak, bonusy BGC. I te bonusy są takie już poważniejsze, te kwoty. Ile? Mam tutaj dwa zadania bonusowe. Tutaj można wygrać gruby hajs. Dwie pierwsze osoby, które trafią poprzeczkę, dostają te dwa zadania. Strzelacie ile chcecie, bierzecie piłki jakie chcecie. Czy rozumiecie, o co chodzi? Dwie osoby. Cztery, start. Kto trafił pierwszy? Antek. Tak. No to wybieraj rękę. Prawa. Co ma z rodziskiem, Boże Święty? Wariant pierwszy, wygrana na siatkę 5 zł. Wariant drugi, wygrana na bramki 100 zł. Czyli jak mi założysz siatę w 1 na 1, to masz 5 stów. Jak wygrasz na bramki, to masz stówkę. Ty masz poprzeczkę z połowy orlikowej. Jeśli zrobisz to za pierwszą próbą, stówka. Jeśli zrobisz to w 3 próbach, to 3 dyszki. 3 próby, tak? Mhm. Jeśli tutaj jest połowa orlikowa stąd. To wiesz, wymierzyć, nie? Wiesz, o co chodzi? No i... Ajajaj. No, ładny strzał, ale widać, że brakuje tych kilku metrów. Jakby to było troszkę bliżej. Dawaj Tomek, ostatnia próba Tomek, dawaj. Jest! Trafił w ostatniej próbie, jaki gość, jej! Pierwszą próbę w ogóle w bramkę nie trafił, druga już była idealnie pod poprzeczkę i trzecia. Czyli Tomek, 3 dyszki do ciebie. Ile wygrałeś w tym odcinku? No i to się szanuje, słuchajcie. Ale to nie wszystko. Ten oto ratownik Feba ma szansę wygrać 100 albo 500. Mam nadzieję, że nie dostanę siatę. Nie biorę tego pod uwagę. Różnie to było. Kiedyś nawet prezes założył siatę, nie prezes? Tutaj z nimi to nic nie wiadomo. Dobra, wstecie konkurencję, lecimy do 1 na 1, o 500. Na co ten? Wydasz hajsik? Brawl Starsa? No. Karnecik? No. Powiem wam, że ten, że ja no wiem, że jestem trochę lepszy od Antka. Ale no jak przegram na przykład 100 czy 500, to mnie to zaboli i też się stresuje, nie? 1-0, słuchajcie, ja muszę tutaj sobie wynik zrobić, dopiero potem na siatę. Teraz jest taka taktyka. Jak on będzie coś próbował majsterkować albo coś, łap go za nogę, wypiesz i strzelaj bram. Nie. Dajesz, dasz radę! Nie! Ja też będę to robił. 2-0, słuchajcie, teraz mogę sobie pozwolić na troszkę zabawy. Ciężko jest, słuchajcie, jest tak ciepło, nie? Ja nie mam tyle kondycji, co ci młodzi. Dobra. Prezes, wypad z boiska, czy ja się? Prezes, dostał. Nawet jak go szykuje, nie? Karma, to jest karma, chłopie.
Słuchajcie, 2-1. Ja już nie mam siły i młody odrabia. No to będzie tutaj. Co? Powiedz tak. Rozszerz nogi. Nie było. Strzelaj! Ja nie! Nie! Idiota! Nie! O Boże! Ale miał okazję wyrównać w lesie. Idziemy narąbać chyba za tą akcję, zobacz. Leze, zostaw go, bo nie będzie mógł grać. Koniec dobroci dla zwierząt. Dobrze. Ja pierdzielę. Ja przecież, słuchajcie, robi się głupi błąd, bo się zacząłem bawić z nim. Jest 2-2 teraz, nie? Jezu! Ale się rozkoczyłem, widać? Nie. No tylko tak zrobiłem. Niestety nie udało się Antkowi wygrać, ale siata poszła. Jakbyś mi taką założył, to już wygrał. W tym odcinku to było wszystko. Zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Piszcie na dole w komentarzach, jakie mamy inne wyzwania robić i kary w kolejnych odcinkach. Hello!